Gmina żydowska w Tykocinie istniała od 1522 roku. Już w początkach XVII wieku kachał tykociński uważany był za jeden z najsilniejszych w koronie. Odzwierciedleniem jego znaczenia było wybudowanie w 1642 roku murowanej synagogi, będącej budowlą renesansową. Po pożarze miasta w 1730 roku została ona przebudowana, nadano jej wówczas cechy baroku poprzez dobudowanie wieży, jak też zmienienie konstrukcji dachu. Żydzi tykocińscy przez wieki wypracowali wielką duchową spuściznę ortodoksyjnej wspólnoty, które wydała słynny w Europie ród rabinów o nazwisku Tiktin. Rabini i talmudyści z Tykocina byli autorami wielu religijnych i filozoficznych rozpraw gromadzonych w Wielkiej Synagodze. Układ wnętrza sali wielkiej synagogi w Tykocinie jest zgodny z ustalonym od wieków kanonem, według którego centralne miejsce zajmuje bima, z której odczytywano fragmenty Tory. Usytuowany na wschodniej ścianie, wskazującej symboliczny kierunek Jerozolimy, Aron HaKodesh, gdzie przechowywano zwoje Tory. W tykocińskiej synagodze Aron HaKodesh złożony jest z dwóch kondygnacji. W górnej, w centrum wizerunek korony i napis. Oto korona Tory. W dolnej, flankowana kolumnami, nisza na rodały. Ściany synagogi ozdobione są licznymi inskrypcjami w języku arameńskim i hebrajskim. Są to przeważnie teksty modlitw odmawianych podczas licznych świąt żydowskich. Wszystkie inskrypcje są oryginalne i pochodzą z XVIII-XIX wieku. Najstarsza zachowana inskrypcja pochodzi z 1642 roku. Niekiedy obok modlitw znajdują się nazwiska fundatorów intencji. Wtedy inskrypcje mają charakter wotów religijnych. Teksty modlitw otaczają bogate, zdobione ornamenty roślinno-zwierzęce. W centrum sali wielkiej znajduje się dwukondygnacyjna bima wsparta na czterech filarach, ze spalająca się w górze filar palmowy, wydzielający 9 pól sklepiennych.
Uzupełnieniem wystroju architektonicznego wnętrza jest wystawa judaików. Reprezentacja tej kolekcji w synagodze wiąże się z faktem, że właśnie bożnica stanowiła centrum życia religijnego i społecznego dawnej gminy żydowskiej. Widzimy tu XIX-wieczne menory, lichtarze szabasowe, puszki nawonności, lampki naftowe. W końcu XVIII wieku od zachodniej strony synagogi wybudowano dom talmudyczny, zaś od strony północnej kamienice mieszkalne. Za resztkami murów cmentarz żydowski z nielicznie zachowanymi macewami. Przed II wojną światową społeczność żydowska w Tykocinie liczyła ponad 2000 osób, co stanowiło około połowy ludności miasta. Prawie wszyscy Żydzi tykocińscy zostali wymordowani w sierpniu 1941 roku. Miejsce zagłady Żydów tykocińskich w lesie koło wsi Lopuchowo. Pomnik z 1991 roku.